31 maja niestety byłem wezwany do prokuratury. Wam już mówiłem na komisjach połączonych w jakiej sprawie. W sprawie podejrzenia o to, że wójt gminy Gromadka poświadczył nieprawdę. Próbowałem bronić, ale przede wszystkim siebie i gminy Gromadka. Przede wszystkim. Mam nadzieję, że skutecznie. Panie Przewodniczący, ja chciałem zabrać głos przed tą uchwałą, zanim ten licznik tam wystartuje. Czy mogę zabrać głos teraz przed kolejną uchwałą? A w jakiej sprawie? No w sprawie tej uchwały. Aha, w kolejnej uchwały. Dobrze, tak, proszę tak. Bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ na temat samorządowej karty praw rodzin powiedziano dużo złego, dużo nieprawdy. Chciałem jeszcze przed głosowaniem krótko przedstawić swoje zdanie jeszcze. Szanowni Państwo, samorządowa karta praw rodzin w drodze uchwały została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy Gromadka w listopadzie 2019 roku. W odpowiedzi na pojawiające się deklaracje podważające rangę i rolę rodziny w społeczeństwie. Rozpad rodziny jako podstawowej komórki społecznej to początek rozpadu wspólnoty społecznej i narodowej. Samorząd gminny ma podjąć wszelkie działania, by temu zapobiec. Ta uchwała ma charakter prorodzinny, nie dyskryminuje nikogo, a już na pewno nie osoby określające się jako LGBTQ. Aktywiści od samego początku atakowali samorządy przyjmujące samorządową kartę praw rodzin, zrównując je z innymi samorządami przyjmującymi uchwały anty-LGBT. Umieścili gminę Gromadka w atlasie nienawiści, sugerując, że w naszej gminie została utworzona strefa wolna od LGBT, co jest oczywistym kłamstwem i oszczerstwem. Dlatego poprzedni wójt złożył pozew do sądu przeciwko aktywistom o naruszenie dóbr gminy Gromadka. Obecny wójt wycofał pozew, co uważam za poważny błąd, ponieważ sąd, wydając wyrok, orzekłby, czy samorządowa karta praw rodzin ma charakter dyskryminujący. Gdyby wtedy sprawa w sądzie dobiegła do końca, nikt by dzisiaj nie zgłaszał niczego do prokuratury. Aktywiści zgłosili wszystkie samorządy, które podjęły uchwały anty-LGBT do Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Oto aktualna informacja z Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Cytuję. Wszystkie uchwały samorządów dyskryminujące osoby LGBT zostały uchylone przez organy samorządu terytorialnego lub unieważnione przez sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał ostatnią skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich nawet nie wystąpił do gminy Gromadka o uchylenie naszej uchwały. W obecnej sytuacji należy zadać pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy samorządem? Czy jesteśmy samorządem suwerennym i niezależnym, skoro niewielka grupa aktywistów wymusza na nas, na samorządzie, podejmowanie bądź uchylanie uchwał? Czy demokracja oznacza rząd mniejszości? Czy dla poprawności politycznej, dla własnego spokoju, a jak się okazuje dla pieniędzy, mamy wyrzec się naszych wartości? Na końcu proszę sobie samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego zamierzają aktywiści? Co nam szykują, że samorządowa karta praw rodzin jest aż tak wielką przeszkodą dla nich? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 4/36/24 w sprawie uchylenia uchwały numer 15/112/19 Rady Gminy Gromadka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Gromadka samorządowej karty praw rodziny. Proszę, głosujemy. Podaję wyniki głosowania. Za 12 osób, przeciw 3 osoby wstrzymujące się. Dziękuję bardzo.